Cześć, ja nazywam się Bednarz Marcin i witam Cię w kolejnej części naszego wideo-poradnika, pokazującego modelowanie parametrycznej wiaty w programie Dynamo. Linki do poprzednich części znajdują się w opisie tego filmu. Jeśli podoba Ci się taka tematyka, zostaw suba, lajka like i komentarz. W tej części przejdziemy sobie do modelowania podstawowych elementów, mianowicie zaczniemy od punktów, potem przejdziemy do linii, by przejść do coraz bardziej skomplikowanych elementów jak kółki, które będą tworzyły naszą wiatę. Zacznijmy sobie od punktów, mianowicie stworzymy sobie punkty, które będą definiowały podstawy naszych słupów. Wykorzystamy do tego celu węzeł, który jest węzłem podstawowym, jeśli chodzi o tworzenie elementów punktowych, czyli punkt według koordynat. I tak naprawdę nas będzie interesowała tylko jedna koordynata, koordynata X, ponieważ właśnie w tej oto płaszczyźnie stworzymy sobie pierwszy rząd naszych słupów, który będziemy potem kopiowali na kierunku Y. Żeby to zrobić potrzebujemy dwóch punktów, ponieważ w pierwszym rzędzie będą dwa słupy, które będą definiowały naszą wiatę. Więc potrzebujemy mieć dwie wartości punktów x, tutaj został stworzony punkt x z wartościami domyślnymi, my musimy sobie to zmienić, dlatego jeden punkt jako 0 może zostać, więc zdefiniujemy sobie go przy pomocy code bloka. więc pierwszy punkt może być równy 0, ponieważ to będzie pierwszy punkt, który będzie nam definiował nasze słupy, w początku układów współrzędnych, natomiast drugi, natomiast drugi punkt będzie wykorzystywany na podstawie szerokości naszej ramy. Widzimy, że stworzyli, stworzyliśmy sobie listę, która ma dwa parametry. Pierwszy jest zdefiniowany już wewnątrz code bloka. Drugi musimy sobie zdefiniować tutaj poprzez nasze slidery definiowane w poprzednim filmie. Dlatego drugi będzie definiowany przez szerokość naszej wiaty, więc widzimy, że dostaniemy dwa punkty, w punkcie 0 i w punkcie 4. Możemy jeszcze sobie troszkę to podpisać, żeby troszkę e, łatwiej się w tym poruszać, więc podpiszmy sobie, że są to są podstawy słupów współrzędne X. Jak mamy to tak zrobione, możemy sobie podpiąć to do X i widzimy w tle nam sobie Ctrl B, żeby przejść do widoku tła. Widzimy, że powstały nam pierwsze, su pierwsze podstawy supów, które właśnie będą definiowały nasze supy. Mogę sobie to zwinąć i przejdę sobie teraz do tego, żeby stworzyć górę supów. Więc muszę te punkty, które już mam istniejące, muszę przesunąć w górę, czyli o wekt na wektorze z o wartość, jaką sobie tutaj zdefiniuję w naszym, naszym slajderze jako wysokość supów. Przy pomocy tego slajdera sobie Przesunę je do góry o taką właśnie wartość, więc znajdę sobie węzeł do translacji geometrii na podstawie kierunku, a także na podstawie dystansu. Geometria, jaką będę kopiował, są to punkty, które otworzyłem wcześniej. Kierunek jest to wektor z, więc mogę sobie znaleźć węzeł, który zwróci mi dokładnie wektor z przyjęty w układzie urzędnych w Dynamo, czyli wektor z-axis. A dystans, tak jak wspominaliśmy przed chwilą, możemy wykorzystać ten, który już tutaj mamy, czyli wysokość supów. Widzimy, że dostaliśmy właśnie punkty, które definiują podstawę i górę każdego z naszych słupów. Jeśli mamy to tak zrobione, mamy już wystarczającą ilość danych, żeby stworzyć nasze słupy. Jeśli mamy punkt początkowy oraz punkt końcowy, możemy pomiędzy tymi punktami stworzyć linię, więc wybierzmy sobie węzeł line by start point and point. I mając punkty właśnie końcowe, czyli punkty, które przynieśliśmy do góry, a także punkty, które stworzyliśmy na początku, czyli punkty dołu, jeśli sobie połączymy, pierwsze nasze słupy powinny już powstać. Aby łatwo odnaleźć się w naszym skrypcie, warto wszystkie informacje grupować, więc sobie pojedynczy węzeł zgrupuję, więc go zaznaczę, dam CTRL-G, podpiszę go, że to, są, że to jest geometria słupów, zmienię sobie kolor tej grupy, a pozostałe... Węzły też zgrupuję, że to jest geometria podstawy i góry słupów, czyli tak naprawdę punkty. Kolejną rzeczą, za którą się teraz weźmiemy, będzie stworzenie łuków. Żeby stworzyć łuki, będziemy potrzebowali trzech punktów, ponieważ właśnie dokładnie tylu punktów potrzebuje podstawowy węzeł, który w naszym przypadku sprawdzi się e, sprawdzi się doskonale, czyli arc by three points. Czyli widzimy, że potrzebujemy mieć początek, punkt środkowy, a także trzeci punkt i pomiędzy tymi punktami zostanie stworzony fragment wycinku koła, czyli tak naprawdę nasz łuk. Zacznijmy sobie od punktu początkowego, a także punktu końcowego. W tym przypadku będą to elementy, które będą właśnie które, tak jak wspominaliśmy wcześniej w poprzednim filmie, to będą elementy, które nie dość, że będą przewieszone na zewnątrz naszej konstrukcji o jakąś wartość, to jeszcze będą podniesione do góry również o, jaką, o jakąś wartość. Dlatego tak naprawdę to co my zrobimy teraz, te punkty tutaj, które są na krawędzi na górze naszych słupów, przeniesiemy w takim, na taki wektor ukośny o pewną wartość do góry i o pewną wartość na zewnątrz tutaj tej naszej płaszczyzny. Przechodząc do tego, żeby to zrobić, tym razem skorzystamy z troszkę innego węzła, z tego samego, co jest tutaj, czyli do węzła do translacji, mianowicie innego pod tym względem, że potrzebuje tylko dwóch zmiennych, żeby jakąś geometrię przesunąć. Widzimy, że w Dynamo niektóre węzły mogą mieć takie same nazwy, natomiast będą one miały inne wartości wejściowe, więc trzeba na to zwracać uwagę. Jeśli chodzi o geometrię, no to geometrię mamy. Będziemy przesuwali nasze punkty tutaj tworzące górę słupów. Widzimy, że ten węzeł właśnie tworzy te dwa punkty. Natomiast musimy sobie znaleźć kierunek, i tutaj, jako kierunek, podepniemy wektory już o dobrych długościach. Żeby stworzyć wektor, znowu skorzystamy sobie z dotykowanego do tego celu węzła, czyli wektor by, by coordinates i definiując współrzędne x, -owe, y -owe oraz z. Zdefiniujemy sobie, jak te wektory mają być zbudowane. Spółrzędna y będzie taka jak wartość defaultowa, czyli wartość 0, ponieważ w tej płaszczyźnie, w której na razie jesteśmy, będziemy się poruszali. My sobie tylko podepniemy wartość współrzędnej z, czyli o ile te punkty mają być przesunięte do góry, a także wartość współrzędnej x, czyli o ile ten punkt ma być przesunięty w lewo, a ten punkt ma być przesunięty w prawo. Wartość przesunięcia do góry mamy wprost, więc możemy sobie ją wykorzystać czyli strzałka naszego łuku to. Nie, przepraszam, dystans supów od uchów to tak naprawdę będzie wartość przesunięcia na zetach. Jeśli chodzi o przesunięcie na x, tutaj mamy tą wartość zdefiniowaną jako przewieszenie, ale należy pamiętać, że przewieszenie jest wartością tutaj bezwzględną, a w naszym przypadku tą wartość będziemy przesuwali w lewo, a tą wartość będziemy przesuwali w prawo. Dlatego musimy sobie tą wartość do tego dostosować. Więc skorzystamy w tym celu z narzędzia code bloka, więc dwa razy klikamy sobie tutaj w wolną przestrzeń i tak samo jak. Robiliśmy to w tym przypadku, czyli widzimy, że stworzyliśmy krótką listę, w której były dwie wartości stworzymy również w tym przypadku, tylko że będą te, to będą te same dwie wartości, ale z przeciwnymi znakami, więc dla pierwszego supa musimy przesunąć ją w kierunku przeciwnym do X, widzimy, że tutaj X rosną w tą stronę zgodnie z układem współrzędnych. My przesuniemy w drugą, więc możemy zdefiniować tutaj jako wartość minus X, a druga wartość będzie po prostu z plusem. I zdefiniujemy to w taki sposób. Jeśli podepniemy sobie wartość przewieszenia, no to widzimy, że są wartości 0,8 i 0,8. I teraz je możemy sobie podpiąć tutaj do naszego wektora. Także widzimy, że mamy dwa wektory, który będzie przesuwał się o wartość. Jeden w lewo, drugi w prawo i oba o tą samą wartość do góry. Teraz możemy sobie ten kierunek podłączyć tutaj. Trochę to przesunę, żeby było widać. No, i widzimy, że ten punkt został przesunięty tutaj na ukos. ten punkt został przesunięty tutaj na ukos. Mamy dwa z trzech punktów definiujących łuk, więc możemy sobie je wyszczególnić, ponieważ każdy z tych punktów musimy podpiąć osobno do osobnego portu, który tutaj mamy wstawiony. Mianowicie mamy tutaj dwa punkty, więc możemy sobie wywołać kod blok. Jeszcze raz, najprostsze narzędzie do tego typu operacji. I po pierwsze wywołamy sobie element, który jest na indeksie 0, czyli definiuje nam lewy punkt łuku, więc możemy sobie to od razu podpisać. Lewy punkt łuku, potem wywołamy sobie prawy punkt łuku, więc od razu sobie to wpiszę tutaj. I lewy punkt łuku to będzie x od 0, prawy punkt łuku to będzie x od 1. Więc możemy sobie tutaj podpiąć geometrię, ale jeszcze nie możemy, ponieważ brakuje nam średnika. Jeśli ją dołożymy... Wszystko będzie ok. Mamy te punkty wyszczególnione, więc możemy sobie podpiąć ten punkt jako punkt pierwszy, ten jako punkt ostatni. Zostaje nam stworzenie punktu środkowego. I tu operacja podobna jak była w przypadku tworzenia tych punktów skrajnych. Mianowicie, jeśli sobie tutaj tą geometrię gdzieś przesuniemy, żeby była trochę lepiej widoczna, powiedzmy w, taki, w takiej formie, no to widzimy, że tutaj mamy punkt początkowy, końcowy. Musimy znaleźć punkt środkowy, więc musimy. Na przykład punkt zewnętrzny ten albo ten, w naszym przypadku wybierzemy sobie ten punkt, przesunąć najpierw po x do środka, a następnie o wartość strzałki w górę. Więc żeby to zrobić, jeszcze raz wykorzystamy sobie węzeł do translacji geometrii, więc kopiujemy sobie go jeszcze raz. Mogę sobie i kierunek i geometrię odpiąć. Tak naprawdę geometrią naszą będzie lewy punkt łuku, więc mogę sobie podpiąć x od 0. Jeszcze raz wykorzystam Wektor by Coordinates, ponieważ jeszcze raz przy pomocy tego węzła stworzymy sobie nasz wektor przesunięcia. Jeśli chodzi o przesunięcie w górę, to będzie proste, ponieważ to będzie po prostu strzałka naszego łuku, więc strzałkę łuku przypinamy jako współrzędną zetową, a jako przesunięcie po x-ach to już jest troszkę bardziej skomplikowane, ponieważ my definiujemy sobie tutaj odległość pomiędzy dwoma słupami, aby potrzebujemy mieć połowę tej odległości i do niej dołożyć jeszcze wartość przewieszenia, więc znowu stworzymy sobie ją przy, pom przy pomocy code bloka. więc dwa razy klikamy w wolną przestrzeń, dajemy po pierwsze zdefiniujemy sobie całkowitą szerokość naszej ramy, możemy sobie tak to roboczo nazwać code daje nam tą funkcjonalność, że możemy wpisywać wartości w wielu linikach, więc nie ma, nie ma potrzeby żeby się ograniczać, więc całkowita szerokość to będzie po prostu Szerokość druga, która będzie równa szerokości pierwszej, czyli tą, którą defini definiujemy przy pomocy slidera, plus dwie wartości przewieszenia. Więc możemy sobie tak to napisać. Czyli wybieramy sobie szerokość wiaty i wartość przewieszenia. Mamy całkowitą szerokość. My tak naprawdę potrzebujemy połowę z tej wartości, więc. War Wywołujemy sobie wartość szerokość na 2 I tą wartość właśnie podpinamy jako współrzędną xową. Teraz ten punkt przesunie się właśnie o połowę Jeśli chodzi odległość pomiędzy tym punktem Jeśli chodzi o odległość pomiędzy tym punktem a tym punktem Przesunie się właśnie o połowę, czyli dotąd i w górę o wartość strzałki Więc jeśli teraz sobie tak to podepnę To tutaj widzimy, że ten punkt nam się wstawił Jeśli teraz sobie tak to ten punkt środkowy podepnę tutaj, to widzimy, że pomiędzy tym wszystkim wygenerował nam się łuk. To co my możemy zrobić, możemy sobie to wszystko tutaj jeszcze raz zgrupować, czyli sobie zaznaczę wszystko, dam sobie CTRL-G i podpiszę, że jest to tworzenie łuku. Zmienię sobie kolorek i to by było tutaj tyle, jeśli chodzi o tą podstawową geometrię w naszej pierwszej płaszczyźnie. W tym wideo poradniku byłoby to na tyle. Jeśli podoba ci się taka tematyka, zostaw suba, lajka lub komentarz. I do usłyszenia w kolejnym materiale.